Żłobek to w ogóle jest pierwszy w historii gminy żłobek publiczny. Nie mieliśmy na terenie gminy. Z uwagi na duże zainteresowanie rodziców dzieci, taka decyzja. W przedszkole tworzymy dwa oddziały dodatkowo, oprócz tych, które już w Kłodawie działają, czyli w sumie będą tu 7 oddziałów przedszkolnych i 2 oddziały żłobkowe, po to, żeby rodzice mogli wrócić na rynek pracy. Mamy teraz okres pandemii, to wiadomo, że w innych warunkach wszyscy funkcjonujemy, ale mam nadzieję, że od września oddamy do użytku, bo już nabór rezerwowy do przedszkoli się odbył, natomiast jeszcze do żłobka nie robiliśmy naboru. Niemniej jednak inwestycja niezwykle ważna dla gminy, dla jej mieszkańców. Na tą sztampową inwestycję gminy Kłodawa uzyskaliśmy dofinansowanie z 3 źródeł, łącznie około 3 miliony złotych. Pierwszy to jest program rządowy Maluch Plus na roboty budowlane związane z budową żłobka. Kolejne 2 projekty są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Są to 2 działania, 881 na utworzenie 2 nowych oddziałów przedszkolnych, łącznie 50 miejsc, oraz na powrót rodziców na rynek pracy, to jest działanie 664, gdzie dofinansowanie będzie do utrzymania właśnie żłobka i doposażenia, wyposażenia. Jesteśmy na etapie końcowym już. Inwestycja oczywiście jest zgodnie z planem. Jesteśmy na etapie szykowania się do robót wykończeniowych, wykładania wykładzin, szpachlowania, malowania, zamykania pomieszczeń drzwiami wewnętrznymi. Generalnie mieliśmy postępowanie rozpisane na wyposażenie w grudniu. W lutym otworzyliśmy oferty. Wybraliśmy już wykonawcę na doposażenie wszystkich mebli, które tutaj będą w obiekcie żłobka i przedszkola. Wykonawcę na wyposażenie gastronomiczne, czyli tą kuchnię, która tutaj będzie obsługiwać ten obiekt. Na wyposażenie sanitarne i na zabawki. No, mamy jeden mały problem, bo w jednym postępowaniu jeszcze mamy odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Jedna z firm odwołała się od rozstrzygnięcia. Dotyczy to wyposażenia multimedialnego. Także to nasze wyposażenie łącznie będzie nas tutaj kosztować około 1 200 000 zł, a cała inwestycja wraz z wyposażeniem blisko 16 milionów. Tylko w konkursach dotyczących tworzenia nowych miejsc w żłobkach na terenie województwa lubuskiego takich miejsc stworzyliśmy w tej perspektywie prawie 1000, czyli tyle samo mam mogło wrócić na rynek pracy. To jest wielki sukces tego programu. To jest kilkadziesiąt milionów złotych przeznaczonych z Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego na ten cel. Tyle samo pieniędzy przeznaczyliśmy na tworzenie właśnie miejsc przedszkolnych. To również bardzo dobrym odzewem spotkało się od włodarzy naszych gmin, powiatów. Teraz obecnie trwa wielki projekt zajęć dodatkowych dla dzieci w przedszkolach.